Dobra, witam was w kolejnym odcinku, zagrajmy w Medal of Honor. Medal honoru. Gdzie walczymy z tajwami? Oh yeah. Headshotik. Okej. Okay. Cyk, cyk, cyk. Mój Jezu, jak ta woda zmienia się. No niestety, gra odpalana na Windows 10 i na Radeonie. Jest. Znaczy ogólnie chyba ta gra mnie... Znaczy, śmieszne było to, że... że inne studio objęło kampanię, a inne studio objęło ten... multiplayera. To było najśmieszniejsze, jeśli chodzi o tego Medal of Honor. Multiplayerem zajął się DICE i wiedział, jak wykorzystać silnik Frostbite'a. A kampanię objęło studio Danger Close, które jest było chyba nowym studiem i za bardzo nie potrafiło wykorzystać potencjału Frostbite'a. Co tu? O, wiaty. Pełen magazyn. Hello. Ale ze mnie snajper do dupy. Au. Au! No tego się wyje. Pięknie. Jeszcze ktoś? Ktoś ma do mnie do narzucania coś? O. A, wy. To było dobre. A, właśnie, granaty. Dzięki. Sobie przeładujemy elegancko. Kurde, jaki ten dźwięk naciągania naboi na te. Stale pod wozie miga. Okej. Okay. Idziemy. Incoming! No nie, w sumie wykuję, nie mogę przejść. Więc muszę iść na koło. Stare migi. No i na kawa. Tu, tu, tu. Tak sobie rzuciłem chujowo granata. What? A. Szczerze, że chujowo chyba rzuciłem ten granat. Jaki headshot. Okej. Okay. Czemu niektórzy po prostu stają jakoś tak szybko i... Przeładujmy. Jak nie widziałem, mam strzałów, bo się nie przyjrzałem. Spadaj, ty snajperze. Widzę go. Nie ma go. Nie ma snajpera. Przeładujmy. Żeby mieć dużo amunicji w magazynku. Okej. Biegiem. W sumie jestem ciekawy jednej rzeczy. Okej. Trochę z opóźnieniem te pasek naboi zniknął. Ale co tam? Move up! O, rozwaliłem jego głowę przez bet.
Przez jakieś betonowe coś. Okej. Tylko nie jestem 60, to jest PKL. Wyjmać go. Jezu, jakie dziwiące dźwięki były. Okej, sobie grzecznie przeładujmy. To. Ruszamy. O. God damn it. Okej, nie ma już KM listę. Okej, kogoś takiego w głowę. What the hell? Dobra. Przeładujmy. Ciebie zacznij z pistoletu. Wow, headshot z pistoleta z taką z takiej odległości. To się wynazywa wariactwo. Czemu nie muszę użyć tych stałych czołgów radzieckich? Jak one miały? Te coś tam? Już, Boże, już nie pamiętam. Wiem co to... za model... tylko właśnie typ 59? To było jakieś inne oznaczenie. Jak już nie pamiętam... Ej, nasi tajipscy kumple. Znaczy, Afgańczycy... Afgańscy kumple walczą. Tu. Dobra, przeładujmy sobie. Na granata, który odbił się i nie poleciał tam, gdzie chciałem. Dobra. Okej. Tu. Już po tobie. Okej. Okay.
Okej. Coś jeszcze? Wskazuję, że nie. Okej, ktoś jeszcze? Biegiem! No, tu są drzwi, okej. Jak się doczytywały dymy. Okej. Dobra. Jak tyle szybko nad naboje znikałem w tym PKM-ie. Okej. A masz dać mi amunicję? Dzięki. Chyba każdy się broń tutaj zawiesiła czyjaś. O nie, zabij milicjantów. Ta chyba spływa się niby zacięła. Wow. Granat! What? Czego właśnie zabiję granatem? Rzutem granatem? I efekty tego płomienia. Które są poza bokiem ściany. Znaczy ten efekt ognia jest dobry, muszę trochę przyznać. Ładny. Ale ten zaś to tutaj gejzer. No, nic się nie da zrobić. Jest tu coś? Jezu, jakie błędy się doczytują. Trzeba dać jakiemuś nieznanemu studio ten silnik, którego jeszcze dobrze nie rozpoznaj. Znaczy, nie umieli dobrze go wykorzystać. Okej. Jak to... Puch. O nie! O. Okej. To topolek w łeb. Don't fuck with the voodoo. Tu, więcej schodów. O, przodujmy sobie. Czemu nie? Jej, mamy wieżę. I śmieszny kawałek. Tak. Trochę Gatlinga. O, Hellfire. Okej. Jakoś daliśmy radę. Okej. Okej.
Tanks versus CAS. My money's on CAS. Okay, tu jadą czołgi. Bum. Okej. Mamy gnoje zaznaczonego. Bum. Bum. Dobra, tego zajmę tym, tego zajmę tym. Granaty. Wow. Bomba kierowana. Pierdut. Okej. Cel oznaczony. Tego to jeszcze raz wejmy, tam wieżę. Nie. Okej. Ej. I błędy graficzne. Fuck yeah. Czas na cutscenki. Jak Amerykańcy wprowadzili się do lotniska. General Flag on VTC, sir. Sir, we are in and operation. Colonel, we've been going over your battle plan and we're a little concerned. What is that concern, sir? Boys in Langley tell me that between 100 and 350 Al-Qaeda are preparing to bring the fight to us. Not to mention the probability of high-value targets moving through the area. Now, if they make it into Pakistan, our hands are tied. Those numbers are incorrect, sir. Our intel shows the resistance is much higher. Possibly more than 1,000. Well, if that's the situation, it's even more vital to move now. We want boots on the ground in 24 hours. We have Tier 1 AFO teams inserting into the valley now, sir. They've already provided us with valuable intel on enemy positions in the surrounding mountains. And that's a start. But I want the 10th Motown, the Rangers, and the 187th in this fight ASAP. Sir, AFO will be able to identify and destroy enemy targets with airstrikes. Then we'll send in the troops to prevent any escape into Pakistan. Colonel, you're not hearing me. And I want to be very clear on this point. I am giving you 24 hours to get our forces into that valley. 24 hours. Now make it happen. We're done. Where are we with the AFO teams? Wolfpack is expected to be in position within the hour. They're riding into the AO now. Riding? Yes, sir. Wolfpack likes to move fast. Okej, okay, trochę dziwny generał, który sobie patrzy wszystko z Waszyngtonu. Okej. Diabeł. Jesteśmy Tariq says we should be clear through Menjawar, but he said the Taliban are moving into the hills. Mission is to get to OP Clementine. The route is loaded to our GPS's.
looks like we got some squirrely terrain ahead, so eyes open. If something doesn't look right, I want to hear about it. Roger. Roger. Questions, gentlemen? Okay, let's rock and roll. Vegas and I are splitting off south of the Wadi. Roger. See you on the other side. Have a good one. A dobra. Zanim cokolwiek, ja tutaj zrobię pauzę i widzimy się w następnym odcinku, także więc trzymajcie się, na razie, cześć!